Zdravstvujstvie, towarzyszu. Dawajcie suba WTF Klocowi, albo będę strzelać. WTF, WTF, WTF! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcineczku na kanale WTF Kloc, czyli rozwijając skrót, w ogóle to fajny kloc? Sprawdzamy tutaj, moi drodzy, no jak już się domyśliliście zapewne, czy w ogóle to fajny kloc. Jakiś czas temu w haulu, którym... mini haulu, który znajdziecie tutaj, kupiłem sobie z AliExpress, tak testowo, mój drodzy, 6-7 zł, takiego radzieckiego typa, z takim radzieckim działeczkiem. No i on już, moi drodzy, przyszedł, no, skoro był haul, no i moi drodzy, dzisiaj nim się właśnie zajmiemy, sprawdzimy, czy on jest fajny. Póki co, klocki z AliExpress nie tylko są tanie, ale w miarę i są dobre, oczywiście jak na swą jakość, a swą odwagą po prostu, jeżeli chodzi o serię, no przebijają wszystko. Ale jeżeli chcecie posłuchać, jakie na przykład WTF-y, jakie podróbki klocków Lego mają plusy, zapraszam was tutaj do narożnika. Również był film top 7 rzeczy, które lubię w podróbkach Lego. I bardzo już lubię w tej podróbce, znaczy dobra, inaczej, żeby nie było, że mi się coś podoba, bo ja jestem, wiecie, ten od narzekania w internecie. Nie podoba mi się to, że niestety nie mam opakowania. Gdybyśmy mieli to opakowanie kartonowe, ten zestaw mógłby być już dwa oczka wyżej. Natomiast wiadomo, to jest trochę tak inaczej, bo to jest trochę strategia, żeby nie dawać kartonów, żeby opakowania były mniejsze, to już jest zdecydowanie taka, no, niezbyt prosta kwestia, może kiedyś wam ją wyjaśnię. Natomiast bardzo podoba mi się instrukcja, jest jasna, jest czytelna, jest to duże, nie tak jak wiecie, Chińczyki mają tendencję, że malutkie, takie, że się tak trzeba przyglądać, oczka ten, jest to fajne. No i przede wszystkim bardzo twardy jest to papier. Nie mamy tu do czynienia z dziadostwem, jak to często bywa, że wiecie, taki ulotkowy, gazetkowy, po prostu, jak ja to mówię, ulotka z kredytowa z banku rozdawana na ulicy. Nie, tu mamy porządną jakość. Bardzo porządną jakość mamy również worka. Co mnie fascynuje, nie mamy tutaj naklejek, a przyjrzyjcie się, mamy nadruki. Co mi się podoba, nadruki są okej, aczkolwiek nie jest to, wiecie, jakiś tutaj szczyt wyrafinowania, jeżeli chodzi o jakość tego nadruku tutaj, no bo cóż tu może być fajnego, jeszcze tu patrzę, nie. Tam jest beznadrukowe, dwie takie same, ale spójrzmy, przyjrzyjmy się obydwu naraz, może by nie było. No są, no nie mogą być identyczne, bo oznaczają co innego, natomiast... spójrzcie, ładnie, podobnie, nie mamy tutaj jakichś krzywizn i tak dalej. Hipolia, jak się prezentuje, również na pierwszy rzut oka ok i jakościowo też nie najgorzej, moi drodzy. Czy będziemy mieli tutaj, no może Mesjasza nie, ale czy on nie ma rąk? Ej, Hipol nie ma rąk. Serio, szukajcie ze mną, ale Hipol nie ma rąk. Nie ma, ma. Aj, moi drodzy, byłaby wpadka milionlecia. Tu już zaczynamy chwalić te klocki, a tu nagle nie byłoby rąk. No byłoby źle. Wstępnie, no o jest, mówię dobrze. Jest okej, chociaż ta rączka, no chodzi za ciężko, ale wolimy, ale jest taka umiarkowana, nie, dobra, minimalnie za ciężko, jednak łapo chodzisz. Ocenimy ci jednak, jak już będziemy mieli całość. Druga też zdecydowanie za ciężko, ale wolimy, żeby chodziła za ciężko, niżli sama się, wiecie, sama się upadała, sama się ruszała, więc lepiej już za ciężko, bo wtedy sobie możemy go ustawić jak chcemy. No i okej, jest, dobra, moi drodzy, czekajcie chwilę, ja tutaj sobie z klocuszków zbuduję. Wstępnie klocuszki wyglądają okej. Brak napisów na studów, ale co miałby pisać? Ali? Tym bardziej, że Ali to oczywiście pośrednik. Jakoś, no to mnie niepokoi, ale pytanie, Lego też by się chyba w tej kwestii wyginało, prawda? Czekajcie chwilę, ja sobie to zespeedbulduję z tej pięknej instrukcji i moi drodzy, zobaczymy, ocenimy, sprawdzimy. Thank you.
No i cóż ja, moi drodzy, mogę tutaj powiedzieć? Chyba zdecydowanie zbyt szybko pochwaliłem dzień przed zachodem kloca, przed zbudowaniem kloca, ale po kolejności, moi drodzy. Hipol, który, no, jest ruski bez dwóch zdań, w sensie, wiecie, on jest taki, żebyście go spotkali, to powiedział: Zdrastwujstwie, towarzyszu, dawaj ty suba WTF klocowi, albo będę strzelać. No, bez dwóch zdań by coś takiego dokładnie do nas powiedział. Nie ma, moi drodzy, no absolutnie nie ma gadki i jest on nadrukowany bardzo ładnie. Spójrzcie tylko na te gacie. No cóż, w podróbkach zadrukowane stópki, detal jest ładny, nadrukowane jest to równo, również pas jest tutaj, prawda, bogaty w nadruki, góra również. No lorneta jest kolorowo, barwnie, bardzo poprawnie i wszystko jest ok. Spójrzcie na czapkę, jak również bardzo ładnie wykonana, tutaj płaski, idealny, jest oczywiście gwiazda, no i sama główka też nie ma nic tutaj, czego moglibyśmy się jakoś specjalnie przyczepić. Jeżeli chodzi o wygląd Hipola, stanie jego na półce, wykorzystanie w makiecie, w mocku, jak najbardziej ok. Troszkę gorzej jest, jeżeli chodzi o jego ruchliwość. Stópki jeszcze ok, choć minimalnie ciężej niż Lego, ale łapy to już trzeba włożyć siły. Tak jak mówię na początku, oczywiście wolę takie rozwiązanie niż odwrotne, żeby nam luźno latały, żeby nie mogli utrzymać, no ale wiecie, dokładnie ten sam problem jest z rękami. Bardzo ciężko chodzą. Gnacik, który ma, fajne jest to, że o, widzieliście, on ma tutaj wymienny magazynek, to jest jak najbardziej super wow czat, naprawdę dodaje realności i w ogóle, ale on tak trochę odstaje, nie? Tak odstaje w prawdziwej bronce, więc tego się nie będę czepiał. Również jego detalowość, oddanie jest naprawdę ok. Spójrzmy tu na magazynek, naprawdę w tym, nie wiem, Tomiganie? Teoretycznie Tomigana, ale czy podczas II wojny Tomigany były? No, w sumie były chyba, były. Moi drodzy, więc tak, no gorzej jest, że on niestety tej brońki w żaden taki sposób tutaj nie chyci, no może ją jedynie chycić tak, co by przypominało, wiecie, tylko ten motyw, że on ją gdzieś tam przenosi, no bo tak sobie nie poszczela, wiecie, no tak będzie strzelał, no nie poszczela, moi drodzy. Generalnie figurka na wielki, ogromny plus i wiecie, bierzemy pod uwagę, że ja to dałem 5-6 zł, tam chyba 6, max 7, chyba 7 nie przekroczyło. Wiecie, sama taka figurka już, patrząc na podróbki, jest tyle warta, więc okej. Z zapasowych elementów dostajemy tylko łapkę, natomiast ta konstrukcja. No nie wiem, czy widzieliście, ale zapewne widzieliście, no, moje palce, jak widzicie, są ciut czerwone, moi drodzy. Przypominało mi to stare, dobre playtime'y te sprzed roku, gdzie naprawdę się męczyliśmy, żeby je naprawdę trzeba było wciskać. To był jeden motyw, szczególnie z tym podwoziem i jeszcze tak się niedobrze wzięło, jeszcze nie zrobiło dobrze, gdzie trzeba było wciskać i naprawdę ja już z całej siły już stałem, naciskałem całą masą swoją i nie mogłem tego wcisnąć. Moi drodzy, a tu nawet gdzieś, a z drugiej strony jest, nawet lekko się przygieł ten element nieładnie, więc no, konstrukcja, by ją zbudować samodzielnie dla 5-6-latka może być ciężka, po prostu ze stricte siłowych po prostu pobudek, że trzeba tu włożyć naprawdę masę siły. Ale poza tym wygląda to w miarę ok. Niektóre elementy fakt, było ciężej docisnąć, i na przykład gdzieś tu jeszcze przed tym było, widać takie lekkie krzywizny, ale nie czepiałby mi się tak bardzo w krainie podróbek, tak? Mamy tutaj, jak widzicie, działo. Ono cóż, może niestety tylko w ziemię wycelować, co nie jest zbyt dobre, no bo nie życzę temu Ruskowi, by, prawda, wycelować tutaj w ziemię i by teraz nastąpił strzał. Nie może za bardzo jechać do góry i to jest troszkę ból, no bo tak dziwnie zostało to rozwiązane. Może gdyby tutaj tego klocka nie było, znaczy na pewno gdyby go nie było, to działo mogłoby jechać wyżej. Widać, nie musi jechać wyżej. Tutaj też te dwa elementy po bokach, które, jak już mówiłem, są bardzo ładnie zadrukowane. W ogóle kolorystycznie to jest ok. Wiecie, gdyby to stało na półce za tam 5-6-7 zł, trzymajmy się tego, w ogóle jak dla mnie czadnie. I w ogóle naprawdę nie trzeba się czepiać i naprawdę można postraszyć jednego klocalego tym, prawda, ruskiem i wyglądałoby to ok. Natomiast mówię, moim głównym zarzutem jest to, że budowało się to bardzo ciężko. Tutaj jest jeszcze taki element, nie wiem po co on ma służyć właściwie, to takie, wiecie, nie wiem, to jest takie... Nie wiem co to w ogóle jest. I to też się tak czepia i bardzo łatwo wyczepia, bardzo łatwo jest to wytrącić, moi drodzy. Tego bym się mocno przyczepił, ale poza tym mamy do czynienia z naprawdę solidną, fajną podróbką, tak? Bo to nie podróbką, bo nic nie odrabiałem od Lego, ale wiecie, podróbki klocków. Jest ok, kolorystycznie jest całkiem ładnie, tematycznie jest super, no bo wojna jest taka też ruska. No Kobi też te tematy, prawda, dąży, ale jednak tutaj taki, mówię, fajny ruseczek. Budowało się to ciężko, ale to pominę.
anime, więc generalnie ogromny, duży plus dla tego zestawiku. No wow, trzeba się będzie więcej przyjrzeć chyba tym, prawda, AliExpressom cały czas, bo mówię, odwagą, tam się nie boją, dajcie nam temat, a my to wykonamy w ogóle, nie? Takie mam wrażenie w ogóle, nieważne, prawda, Alien, Lego nie daje, bawaj się, Alien, olać licencję, nie wiem, tam jedziemy dalej, ostatnio widziałem jakieś Dragon Ball, dawaj Dragon Ball, Naruto, dawaj Naruto, ludzka stonoga, muszę poszukać. A także moi drodzy, no całkiem jest okej, okay, całkiem naprawdę taka solidna siódemka łamana na ósemkę w skali podróbkowej oczywiście. Pamiętam, że Lego to 10 na 10, no raczej 7 plus, bo niestety przez to ciężkie budowanie i przez te łapki. Gdyby te łapki, moi drodzy, chodziły okej, okay, a budowanie byłoby okej, okay, byłoby to mocne 8 plus, a nawet wahałbym się nad dziewiątką. Mimo wszystko, no wiecie, to boli, no bo ja teraz rozmontowywać mi się tego nie będzie chciało, więc mocować mi się nie będzie chciało. Mówię, gdyby był młodszy, to na przykład gdybym teraz miał drugi taki konstrukt, to musiałbym odpocząć, zanim zbuduję drugi, a co dopiero jakiś większy czołg i tak dalej. Ale jest okej, no takie działo, mówię. Halo, Moskwa, namierzony kanał Maćka, mam namierzony kanał Maćka, dajcie rozkazu strzelać. I tak dalej, moi drodzy, no byłoby naprawdę ciekawie i fajnie mieć większą armię z tego. I kto wie, mówię, będę przyglądał się tym AliExpressom, gdyż jest naprawdę zacnie, naprawdę ciekawie. I spodobało mi się to, mówię, tylko teraz, żeby trafić na to, żeby się lepiej budowało. Oczywiście AliExpress jest wielkim pośrednikiem i to nie jest tak, bo tak jak mówię, to produkują różne fabryki i tak dalej, więc no nie będę się tego czepiał, ale jest zacnie. Żeby było bardziej zacnie, nie zapomnijcie zostawić tutaj subskrypcji tu gdzieś, by nie przegapić kolejnych filmów na tym kanale, a jest ich naprawdę wiele, 2 tygodnie przebywają, by poznać fajne alternatywy, fajne podróbki, klikajcie koniecznie w tą subskrypcję. A jeżeli szukacie czegoś fajnego w temacie wojennym, mogę wam polecić chociażby to. Innej wojny za bardzo u mnie nie ma, no chyba że Gwiezdne Wojny na moim kanale gamingowym, no to też wpadajcie, a na zwykłym, no cóż, na zwykłym zbyt wiele wojny nie ma, więc nic tu nie wstawię, wybaczcie. Dzięki, widzimy się wkrótce w kolejnych recenzjach, bye!